Następnego dnia Marzena i Szczepan przychodzą razem do szkoły. Wczoraj udało im się zakpić z Jagody, aranżując jej randkę z Brunem. Szczepan chce nadal gnębić koleżankę swojej dziewczyny. To ja Bruno. Brawo, Jagoda, zasłużył sobie na to. Pokażę ci jeszcze, dziwko. Jeszcze ci pokażę. Totalnie przeginam. To nie jest twoja szatnia. W ogóle wyjazd stąd. Szczepan, chodź. Proszę cię. No? Proszę cię, chodź. Nie daruję ci kujonie. Chodź, Szczepan. Cała się trzęsę. Nigdy w życiu nikogo nie uderzyłam. No, broniłam się, no to był odruch. No. A Szczepan, ja się go boję. On mi na pewno tego nie daruje. Mogę mi oddać. Szczepan jest wściekły, że Jagoda uderzyła go w twarz. Chce zemścić się na dziewczynie i zamierza wykorzystać do tego Marzenę. Zawsze jej bronisz. Jagoda to, Jagoda tamto. Najlepsze przyjaciółki. Dobrze wiesz, że tak nie jest. Robię wszystko, o co mnie poprosiłeś. Powiedziałam ci, że Jagoda kocha się w Brunie. Wysłałam te SMS-y. I mega byka. Przyprowadź ją po lekcjach na boisko. Ale po co? Zrobię jeszcze jeden numer i cała szkoła się będzie z niej śmiała. Dowie się, że nie warto ze mną zadzierać. Chcesz jej zrobić krzywdę? A co ty sobie myślisz, że jestem jakimś bandytą? Po prostu zrobię bekę i tyle. No co, pękasz, mała? Albo ona, albo ja. Nie, nie pękam, no coś ty. Tylko jak ja mam ją przyprowadzić? Przecież ona mi nie ufa po tej akcji z Brunem. Nie będzie chciała ze mną nigdzie iść. Przecież jesteś mądra i podobno mnie kochasz. Angelika i Paulina dowiedziały się wczoraj, że Rysiek oszukiwał wszystkich i tak naprawdę nie jest bogaty. Paulina zamierza powiedzieć w klasie prawdę. Angelice nie podoba się ten pomysł, ale nie jest w stanie powstrzymać koleżanki. Co to jest? Tu są foty. Serio? Patrz. To jest jego dom. Zwykłe osiedle. Żaden wypas. A to jest jego mieszkanie. Meble, ścianka i w ogóle. Nie ma żadnego apartamentu. Ściemnią po prostu. Angelika, to jest prawda? Sorry, ale nie chcę o tym gadać, okej? Ale to prawda byłaś tam? Widziałaś? Tak. Rysiek, a te foty, co widziałeś na fejsa? Spadaj, co? Foto robił w salonie meblowym. Prawda, Rysiek? Daj mi spokój. Ej, wiesz co, stary? Ja chcę wiedzieć tylko jedną rzecz. Powiedz mi, proszę, po co to wszystko było? Po co ta ściema? Bo nie rozumiem. Weź się odwal, co? Może trochę mi spokój. Dobra, Błażej, weź się lepiej nie stawiaj, bo jeszcze jego super bogaci starzy cię zniszczą. Tak, super bogaci starzy. Jego matka pracuje w supermarkecie, a ojciec zwiał. Ej, wiesz co, Angie, ty to masz naprawdę pecha. Wydawałoby mi się niby taki fajny chłopak. Weź się odwal, co? Zachowuje się jak idiota. Angelika. Angelika jest zła na Ryśka, że ją okłamywał. Jednak dziewczynie wciąż na nim zależy, dlatego teraz zrobiło jej się go żal. Chce porozmawiać z chłopakiem. Już myślałem, że się do mnie nigdy nie odezwiesz. Słuchaj, twój ojciec dawno zwiał? Jak miałem 3 lata, nawet go nie pamiętam. Odszedł do innej kobiety i zostawił mnie razem z matką, która jest kasjerką. Niezła beka, co? Słuchaj... Nikt się z ciebie nie śmiał, bo twoja mama jest kasjerką, tylko dlatego, bo udawałeś bogatego. W poprzedniej szkole śmiali się ze mnie, że mam tanie ciuchy i mieszkam na zwykłym blokowisku. No bo byli idiotami. Dlatego jak przyszedłem tutaj, zacząłem kłamać, bo myślałem, że też będziecie się ze mnie nabijać. A te ciuchy? Lekcje karate? Jak chodziłem na zajęcia, jak mówiłem ci, że chodzę na zajęcia, to tak naprawdę roznosiłem ulotki. Z tego miałem kasę na buty. Ciuchy znajdowałem w mateksach na co do mieszkania. Sama zresztą już wiesz. Tak, wiem. Zdjęcia z salonów meblowych. No, to było głupie. Mega głupie, ale jak zacząłeś ze mną chodzić, dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? Bałem się. Dlaczego? Uważałeś, że z tobą zerwę? Naprawdę wyglądam ci na taką? Myślałem, że jak dowiesz się, że cały czas kłamałem, to mnie rzucisz. Nie wiedziałem, jak z tym przestać. To było mega głupie. Tak, wiem. Ale w pewnym stopniu cię rozumiem. Tak? Myślisz, że moglibyśmy być razem? Tak, ale pod jednym warunkiem. Już nigdy mnie nie okłamiesz, okej? Okej, jasne. No nie potrafię się już dłużej gniewać na Ryśka. Fakt. To, co zrobił, było masakrycznie głupie, ale... Żal mi go. Zaplątał się w własne kłamstwa i nie potrafił z nich wybrnąć. Ale mnie kocha i jego też, a to jest chyba najważniejsze. Marzena bardzo boi się, że Szczepan z nią zerwie. Też chciałaby być tak popularna jak jej chłopak, dlatego zrobi wszystko, czego on zażąda. Odpuść sobie. Dobrze, że uderzyłaś Szczepana. Należało mu się. Zachował się jak dupek. Mhm. I dopiero teraz to zauważyłaś, tak? Tak, wiem, za późno, ale... Może jeszcze da się jakoś uratować naszą przyjaźń, bo chciałabym, żeby było jak dawniej. Mhm. I chciałabyś, żebym wyjawiła ci jakąś swoją tajemnicę, a ty, żebyś później sobie urządziła z tego pośmiewisko, tak? Nie, Jagoda, to nie tak. Ja po prostu chcę, żebyśmy nadal były przyjaciółkami. Możemy gdzieś iść porozmawiać, na przykład na boisko. Sorry, Marzenka. Znajdź sobie jakiegoś innego naiwniaka do swoich numerków. Marzenie nie udało się nakłonić Jagody do wyjścia ze szkoły. Dziewczyna boi się, jak zareaguje na to Szczepan. Jak możesz tak mówić? Po prostu już mi nie ufa. Ta sprawa z Brunem była zbyt mocna. Myślałem, że ci na mnie zależy. Zależy mi. Wiesz, pomyliłem się. Bardziej obchodzi cię ta sztywniara. Wiesz co? Robiłam dla ciebie wszystko, żeby udowodnić ci, że cię kocham. Jak ty możesz teraz tak mówić? Ach, Marzena, trudno. To z nami koniec. Wielka szkoda, no ale zawiodłaś mnie. Szczepan, poczekaj. Jakoś ją tu ściągnę. Zadzwoń do niej, że wzięłaś prochy i źle się czujesz. Przyleci cię ratować. Mhm, tak. Marzena nie chce stracić chłopaka, dlatego dzwoni do przyjaciółki. Liczy, że Jagoda da się nabrać i nie odmówi jej pomocy. Cześć, słuchaj, ja nie powiedziałam ci wszystkiego, bo ja wzięłam prochę i coś poszło nie tak. Czuję się fatalnie, jakiś odlot. Nie jestem w stanie nawet dojść do domu. Proszę, przyjdź tutaj, jestem na boisku. Proszę. Uwierzyła. Schowaj się, ona zaraz tu będzie. Marzena! Jagoda jest przerażona. Uwierzyła Marzenie i bardzo się o nią boi. Marzena! Marzena! Jak się czujesz? Lepiej. Mówiłaś, że wzięłaś prochę, a wyglądasz zupełnie normalnie. Ona nie wzięła, ale ty zaraz weźmiesz. Co ty tu robisz? Co, przestraszyłaś się? Zaraz twoje wszystkie problemy znikną. O co ci chodzi? Szczepan, co ty chcesz zrobić? Chcę jej dać procha, żeby się wyluzowała jak nigdy w życiu. Chcesz, żebym wzięła narkotyki? Szczepan, zostaw ją! Zostaw mnie! Szczepan! Zostaw! Bierz! Zostaw! Szczepan, oszalałeś! Zostaw ją! Ty jesteś walnięty! Zostaw ją, słyszysz? Porąbało cię! Zostaw ją! Marzena nie wiedziała, że Szczepan będzie chciał zmusić Jagodę do zażycia narkotyków. Dziewczyna zaczyna rozumieć, że przez nią o mało nie doszło do tragedii. Ale... Boże, ja się tak przestraszyłam, jak on wyciągnął te prochy. Bałam się, że coś ci się stanie. Przestraszyłaś się? To ty mnie tam ściągnęłaś. Ale ja nie wiedziałam, po co on chce cię tam ściągnąć. Tak, tak, nie wiedziałaś. Co, myślałaś, że może chce mnie przeprosić, powiedzieć, że jestem fajna? Ale ja przyrzekam, nie wiedziałam, co chce zrobić. Skąd miałam wiedzieć, że chce cię skrzywdzić? Po tym wszystkim, co mi zrobiłaś, ja i tak przecięłam ci pomóc. Po tej aferze z Brunem i tym, jak się ze mnie śmiałaś i zdradziłaś mnie. A ty co? No, powiedz mi. Ja cię przepraszam, Jagoda, naprawdę, ja z nim już nigdy nie będę, naprawdę przyrzekam. I miałaś rację, on jest totalnym świrem. Nie obchodzi mnie to, nie chcę cię już znać, nie dzwoń do mnie nigdy, dobrze? I nie dotykaj mnie. Jak ja mogłam ją tak oszukać? Przecież mało nie doprowadziłam do nieszczęścia. Szczepan to psychol i debil. Nie rozumiem, ja przez niego dręczyłam Jagodę. Nie no, idę rozdawać ulotki. Zarobię sobie jakąś kasę, zawsze coś. Angelika wybaczyła swojemu chłopakowi kłamstwa, a Rysiek obiecał, że zawsze już będzie wobec niej szczery. Koledzy z klasy nadal żartują na jego temat, ale Rysiek dzielnie to znosi. W każdym razie, jakbyś go chciała wymienić, to jestem chętny. Spadaj, co? Sam spadaj. Marzena zerwała ze Szczepanem, ale chłopak nie daje jej spokoju. Nastolatka nie może uwierzyć, że przez niego straciła najlepszą przyjaciółkę. Przecież niedawno mnie kochałaś. Nie pamiętasz już? Zostawcie mnie! Widzisz, kita, Marzenka cię już nie kocha. A może ci się podoba kozioł, co? Kozioł, pocałuj ją. Odwalcie się ode mnie. Nie chcę? Stary, nie żałuj, kiepsko całuje. W ogóle jest kiepsko. Mateusz, co ci się stało? 18-letni piłkarz nie chce chodzić na kurs tańca. Chłopak wmawia wszystkim, że złamał nogę. Teraz będę miał czas, żeby pociupać w gałę z chłopakami, ja nie będę musiał chodzić na jakiś durnowaty kurs tańca. Dziewczyna Mateusza dowiaduje się o oszustwie i jest wściekła. Jak dla mnie jesteś zwykłą, zakochaną świnią, rozumiesz to? Z nami koniec! Wymyśl coś, nie wiem, jak mam go poderwać. By zdobyć starszego od siebie chłopaka, 13-letnia Maja daje mu do wypicia krew z miesiączki. Co? Fuj! Źródło twojej miłości do mnie jest w tym napoju. Wiem z internetu, że ten rytuał ma 100% działanie. Chłopak odkrywa, że wypił napój z krwią nastolatki. Nie chcecie znać, ty wariatko. No ja nie wierzę, no w tym wieku dziewczyny wierzą w zabobony?